Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un Momento, por favor i wyjaśnię Ci w nim, jak po hiszpańsku przepraszać. Zapraszam. Czasownik perdonar znaczy przepraszać. Jeśli jesteśmy z kimś na ty, możemy powiedzieć perdona. Przepraszam Cię. Mówimy tutaj do kogoś bezpośrednio. A jeśli chcemy zwrócić się do kogoś w bardziej oficjalny sposób, na pan, pani, powiemy perdone. Przepraszam pana, przepraszam panią. Przechodząc w tłumie możemy również powiedzieć perdón. Jest to taka bezosobowa forma przepraszam. Lub możemy użyć zwrotu con permiso, dosłownie za pozwoleniem, ale to również będzie takie przepraszam. Chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie? Zapisz się na intensywny kurs od podstaw hiszpański w 3 miesiące. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, a do tego otrzymasz pakiet dodatkowych materiałów, jak gotowe notatki, audio nagrane przez Hiszpanów, fiszki w aplikacji, nagranie wideo z każdej lekcji oraz stały kontakt w grupie. Link jest w opisie tego nagrania. A jeśli chcemy kogoś za coś przeprosić, bo jest nam z jakiegoś powodu przykro, powiemy lo siento, dosłownie to czuję, ale przetłumaczymy to sobie na przepraszam, przykro mi. Albo możemy kogoś poprosić o wybaczenie i powiedzieć perdóname. Wybacz mi, przebacz mi, przepraszam Cię. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto!